Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach posiada największą wystawę w formie nowoczesnych dioram, czyli są to zwierzęta pokazane w ich naturalnym środowisku. W dodatku budynek, w którym się znajduje, jest dawnym zakonem cystersów. Do muzeum zawsze warto przyjechać, nie tylko przyrodniczego, ale serdecznie zapraszamy właśnie do nas, dlatego że zobaczycie tutaj zwierzęta w ich naturalnym środowisku, zobaczycie piękną wystawę minerałów, ale także freski z XVII wieku, które pokazują żywot świętego Bernarda. Muzeum Przyrodnicze mieści się w zespole podcysterskim. Tutaj 400 lat w tym budynku mieszkali cystersi i po sekularyzacji zakonów majątków kościelnych cystersi stąd wyjeżdżają. Budynek ten wykupuje hrabia Szawgocz, odremontowuje, dzieli na pół, pół zostawia sobie i przyprowadza tutaj swoją Sobieszowa, swoją bibliotekę majoracką, która była bardzo bogatym zbiorem. Według opisu Wincentego Pola miała 50 tysięcy książek, nie licząc rękopisów. Nasza wystawa ornitologiczna jest bardzo ciekawa, dlatego że prezentuje właściwie reprezentantów wszystkich krain zoogeograficznych świata, czyli ptaki całego świata. I również te ptaki są zaprezentowane w bardzo interesujący sposób, to znaczy w dioramach, gdzie na tle środowiska, w którym występują, również wraz z różnymi gatunkami zwierząt, zarówno bezkręgowców, jak i kręgowców, właśnie można je oglądać i człowiek po prostu czuje się jak, powiedzmy, byłby nad brzegiem morza albo na sawannie, nie, czy w dżungli na przykład jakiejś australijskiej, czy dżungli Ameryki Południowej. W Muzeum Przyrodniczym dostępna jest stała ekspozycja entomologiczna. Warto by odwiedzić z kilku względów. Owady, chociaż są to zwierzęta bardzo małe i często niedoceniane, pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Z wystawy możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o owadach hodowlanych, jak na przykład pszczole miodnej czy jedwabniku morwowym, ale możemy również obejrzeć owady egzotyczne. Wśród nich największe okazy żyjące na naszej planecie, motyle i chrząszcze. Chociażby dla przykładu, tak w Etiopii można obejrzeć również oprócz kilkudziesięciu gatunków ptaków, również nosorożca białego, jeżatkę afrykańską czy otocjona wielkouchego. Natomiast w krainie australijskiej oprócz bardzo ciekawych gatunków, których przypuszczam niektóre z nich chyba nigdzie w Polsce nie są do obejrzenia, na przykład ptaków rajskich, mamy trzy gatunki ptaków rajskich, również oprócz kiwi i kazuara też można oglądać tam na przykład ssaków kangura rdzawoszyjego. Natomiast w Oriencie możemy obejrzeć oprócz kilkudziesięciu gatunków ptaków żyjących w tym środowisku również słonie indyjskie i największego z gibbonów, Siamanga Wielkiego, również pytona siatkowego. Także wystawa jest bardzo interesująca. Wszystkie preparaty, które zobaczycie w muzeum, czy to są zwierzęta, czy to są ptaki, są to preparaty dermoplastyczne. W Muzeum Przyrodniczym preparator Tomasz Sokołowski, wysokiej klasy specjalista, wykorzystuje tylko i wyłącznie skórę. Muzeum nie zleca zabijania zwierząt. Muzeum pozyskuje skóry z zoo. Więc preparator ze skórę garbuje, preparuje, naciąga na piankę poliuretanową, robi przepiękny okaz. Oczywiście czego się nie da wypreparować? No nie da się wypreparować niestety tylko oczu, więc jest katalog takich szklanych świecidełek, właśnie tych oczu, które dobieramy konkretnie do gatunku. Zrobienie takiego preparatu nie jest dosyć proste, trwa też dosyć długo. Jeżeli ktoś jeszcze u nas nie był, to serdecznie zapraszam, bo jest u nas słoń, nosorożec, niedźwiedź brunatny. Dla Echo24 Anna Stańczak.